Z nami jest już trener Adam Nocoń i poproszę o komentarz do spotkania. Myślę, że ciekawy mecz, ogólnie fajna atmosfera kibicowska i doping naszych kibiców od pierwszej do ostatniej minuty. I taka fajna atmosfera. Mecz miał różne fazy. Pierwsza połowa dosyć wyrównana. GKS był w ataku pozycyjnym. My mądrze się broniliśmy. Bramka w ostatnim fragmencie gry i słabo wyszliśmy w drugą połowę. I to był, myślę, klucz do tego, żeby ten mecz wygrać. Po straconej bramce odpowiedzieć. Dobre zmiany i Continelli i Sarmiento wygrały nam ten mecz. Trzeba przyznać, uczciwie wygrały nam ten mecz, bo i bramka w kluczowym momencie Continelli i potem na 3-1 Sarmiento dał nam dużo oddechu. Potem już graliśmy naprawdę spokojnie, dobrze i nic nie w ogóle nie wskazywało na to, że możemy ten mecz dzisiaj przegrać. Myślę, że po 3-1 mecz był już zabity i to już było widać. Jak tak zawsze mówię, na Giechsie fajnie wygrać. Z Giechsą rozpędzoną, z Giechsą bardzo dobrze grającą w poprzednich meczach i która wygrywała mecze nieprzypadkowo, tylko naprawdę po dobrej grze. Tym bardziej to zwycięstwo smakuje. Bardzo nam potrzebne po tej takiej słabszej fazie, ale już w poprzednich meczach graliśmy dobrze. I na Arce, i na Lech, i myślę druga połowa z Miedzią. To już były symptomy ku temu, że naprawdę możemy wrócić do naszej dobrej dyspozycji. I ta dyspozycja dobra dzisiaj była. Gdybyśmy grali dzisiaj słabo, myślę, że nie mielibyśmy tutaj szansy. Dziękuję. Dziękuję trenerze i poproszę o pytanie. Zaczniemy może tutaj. Tomasz Grobek, fantastyczny scout. Trenerze, chciałbym właśnie zapytać o te zmiany, czyli główną ideą było właśnie odsunięcie tej gry od własnego pola karnego. Czy spodziewał się Pan, że właśnie ci zawodnicy mogą dać Wam dzisiaj wygraną? Tak, spodziewałem się tego. Mecz nam się wymykał. To ewidentnie mecz nam się wymykał i tutaj już myślałem w przerwie nawet, żeby jakoś zareagować. Bo wiedziałem, że GKS ruszy dosyć mocno i tak też było. Najgorsze mieliśmy fazę gry do bramki. I co mi się podobało w mojej drużynie właśnie po tych zmianach, szybka odpowiedź, bo tutaj myślę, jakbyśmy nie odpowiedzieli, to byśmy mieli wielkie problemy, bo GKS potrafi stwarzać sytuacje. Tak, te zmiany były po to. Czaplińskiego cofnąłem na 10, który naprawdę wykonuje super robotę. Na pozycji numer 10 potrzebna była ta zmiana. Sarmiento szybki, dynamiczny, podanie za linię obrony od Borchy, Galana. No i tymi zmianami dzisiaj wygraliśmy. Trzeba to przyznać, tak jak wcześniej mówiłem. Po to były te zmiany i one dały efekt. Efekt taki, że na życie mamy 3 punkty. W tym roku prowadziliście już w meczu z Zagłębiem, z Arką, z Lechią. Dzisiaj również prowadzenie, potem remis. Czy to będzie ten przełomowy mecz, który pomoże trochę tak mentalnie Pana zawodnikom? Bardzo potrzebne zawodnikom ten mecz być dzisiaj był, że uwierzą znowu, że mogą wrócić do tej dyspozycji. Czy tak będzie, zobaczymy. Teraz musimy trochę odpocząć, bo widać było, że zawodnicy byli zmęczeni, temperatura, dzisiaj tempo gry było też dosyć szybkie. Tak więc mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że tak będzie, że tym meczem wrócimy do tej takiej dyspozycji. No ale tak jak pan powiedział, wcześniej już były symptomy ku temu. Bardzo dobry mecz na Arce, gdzie straciliśmy trochę przypadkowego gola na 2-2. Pogoń za wynikiem na Lechii Gdańsk, gdzie Galan nie strzelił karnego w ostatniej sekundzie doliczonego czasu gry, tak więc my już zaczęliśmy grać lepiej i to było widać w tych poprzednich meczach. Druga połowa z Miedzią też była ciekawa w naszym wykonaniu, tak więc tu były symptomy ku temu, że trochę odwrócimy tą kartę. Dzień dobry panie trenerze, Dawid Reszer Igor. Zapytam, jak udało się złamać tą defensywę GKS-u? Wcześniej tylko 2 stracone bramki, a dziś sama Odra strzeliła 3. Były jakieś konkretne plany, czy wynikało to głównie z wykorzystanych błędów? Powiem szczerze, że robiła gra obronna GKS-u na mnie duże wrażenie. Tu grała Lechia, praktycznie nie stworzyła sytuacji. Tak? Myślałem, co tu zrobić, żeby tą bramkę strzelić. Na pewno boczne sektory boiska. Myślę, że tam chcieliśmy się przedrzeć, wciąć. Ale też podanie za linię obrony. Wiedziałem, że GKS będzie grała w pozycyjnym, że będzie się otwierała, że... No grają ofensywnie, co tu dużo mówić, każdy o tym wie.
tworzą dużo sytuacji, te momenty wykorzystaliśmy. Tak samo strzał z dystansu. Na pewno analizowałem poprzednie mecze Gieksy, gdy traciła bramki. Sporo bramek padało z dystansu, z takiej strefy 16-20 metr. Wtedy się Kontinella wykorzystał, podanie za linię obrony. Wykorzystał dzisiaj Sermiento, tak więc trzeba przyznać obiektywnie, że plądą. Czy jeszcze są jakieś pytania? Chciałbym się odnieść do Łukasz.pl. Chciałbym się odnieść tutaj właśnie do tej drugiej bramki Wiktora Kotinera. No, wydaje mi się takie objawienie tutaj tego meczu, taki błysk. Zaraz pytanie do trenera. Czy trener tutaj znowu się tego zawodnika z tego, że on sobie tutaj na treningach też takimi zagraniami, takimi strzałami błyszczy? Czy to dzisiaj był taki wyjątkowy strzał? No, jest to zawodnik obdarzony na pewno dobrą techniką użytkową, strzał z dystansu. Tu widać, jest naprawdę jego mocna strona, przerzut, wcinka za linię obrony. Zawodnik na pewno dobry technicznie, ale miał kontuzję, trochę wypadł z rytmu treningowego. Przyjechał do nas naprawdę późno. Ostatni mecz z Miedzią, taki bym powiedział, niewyraźny jak na niego, ale dzisiaj zmiana naprawdę dobra, w ważnym momencie bramka. No i skorzystał ze swoich umiejętności zespół na bramki Stadionu Świata, co tu dużo mówić. I tak to wyglądało. Jeszcze chciałbym się odnieść tutaj właśnie do tej rundy jesiennej, bo ona rozbudziła mocno apetyty wśród kibiców Ogrodowca, w kontekście baraży, czy nawet awansu do Ekstraklasy. W tej rundzie wiosennej to nieźle wyglądało, krótko rzecz ujmując. No ale też mam pytanie właśnie o to, co miało na to wpływ. Czy dlatego, że właśnie tutaj Odra ma za sobą tutaj tych mocniejszych przeciwników, no bo GKS tych Parkach Gdynia, Lechia Gdańskie, dzisiaj GKS Katowice na przełamanie. I teraz można być większym optymistą, biorąc pod uwagę to, że ten terminarz, który jest przed Odrą, czyli te drużyny z niższych rejonów, to będzie taki dobry prognostyk dla kibiców, czy raczej pan nie myśli o tym? Ogólnie panu nie myślę o tym. Ja uważam tak, nawet jak wygrywaliśmy te mecze, jakby pan posłuchał w kontekście mojej konferencji, to wszystkie były takie na styku. Mieliśmy tą serię, można było wygrać, można było przegrać. Na pewno traciliśmy mało bramek. Potem te mecze były podobne, aczkolwiek nam zawsze czegoś zabrakło i wpadliśmy w taki dołek. Są różne fazy też sezonu, nie? Przecież w tej lidze to nie będzie nikt wygrywał meczu za meczem, bo tu jest poziom bardzo wysoki. One też były na styku, to co przegrywaliśmy, ale suma summarum i przegrane i remisy. We wcześniejszych meczach jakoś nam się... Taki był przebieg meczu, że wygrywaliśmy. Poszliśmy serią za ciosem. I tak to wyglądało. Rozbudziliśmy na pewno apetyty, ale czemu by nie, ale ja widzę dużo obiektywizmu też wśród kibiców, wśród ludzi związanych z Odrą, tak więc my spokojnie do tego podchodzimy, bo też musimy myśleć, na którym miejscu byliśmy rok temu, bo byliśmy wtedy, zespół był w drugiej lidze, tak więc spokojnie i myślę, że te mecze pokażą w ogóle ta końcówka sezonu, czy to przełamanie na Gieksie, może nie przełamanie, ale dobry mecz, wpłynie na to, że będziemy walczyć do końca o jakieś większe cele. W tym roku tak się układa, to, że nie omijają was kontuzje, pojawiają się te kartki. Jak bardzo utrudnia to panu pracę i przy okazji chciałem też zapytać, jak stan zdrowia Diny Suli? Czy jest szansa, że on jeszcze w tym sezonie zagra? Marna szansa. Uraz dosyć taki nieciekawy. Kostka jest unieruchomiona. Pojechał do Belgii się leczyć. Wątpię, bo nawet jeżeli już będzie po bólu, po tej kontuzji, to już trochę musi dojść potem w rytmie treningowym, żeby wątpię, że on będzie, jeżeli już to na końcówkę w jakichś ostatnich meczach. Utrudnia to bardzo, ale no ale co, no trzeba sobie z tym radzić i jest szansa też dla innych zawodników. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję trenerowi. Dziękuję bardzo, do widzenia. No cóż, przyszło przełknąć porażkę i niewątpliwie jest nam z tego powodu trochę ciężko, ale jeśli chodzi o sam mecz i o samo, co się działo, to pierwsze 15 minut chcieliśmy w taki sposób wejść w mecz i to było dobre 15 minut. Ten mecz się rzeczywiście w pierwszej połowie mocno wyrównał. Straciliśmy bramkę, której nie powinniśmy stracić. Wrzucał tu i sytuacja absolutnie do wyjaśnienia przez nas w polu karnym. To troszkę nas tak
zachwiało po wyrównanej bramce. Wydawało mi się, że jesteśmy na drodze takiej, że w kierunku tych trzech punktów pójdziemy, ale rywal, trzeba mu to oddać, zachował się i dobrze taktycznie, i bardzo dobrze indywidualnie po zmianach. I rzeczywiście ta druga bramka na pewno spektakularna, bardzo ładna. Trzecią, można powiedzieć, trochę strzeliliśmy sobie sami, także tutaj to trzecią bramkę niestety już musimy uznać jako naszą słabość dzisiaj w tym spotkaniu. To był taki nasz duży minus za całe spotkanie. Co dużo powiedzieć, było wyrównane, jednak troszkę takiej więcej konkretnej odry było dzisiaj na boisku GKS-u Katowice, bo nawet w kwestii uderzeń w samo światło bramki i doprowadzenia do tego, że rywal miał, czy bramkarz gości miał więcej problemów, to jednak dzisiaj taka można powiedzieć, dyspozycja nasza nie była na tyle dobra, żebyśmy tych strzałów na tyle oddali, że moglibyśmy mówić, że tych sytuacji żeśmy w jakiś sposób nie wykorzystali. Trzeba porażkę jak najbardziej wkalkulować w te rozgrywki. Dużo meczy za nami, dużo zwycięstw. Cóż, mamy teraz moment na to, żeby odetchnąć, bo to, że będziemy myśleć o najbliższym meczu z Termaliką, to jedno. On będzie w niedzielę, w czwartek, zaraz potem następne spotkanie i w niedzielę znowu kolejne. Także na przestrzeni następnego tygodnia czekają nas trzy mecze. Musimy się do nich po prostu bardzo dobrze przygotować. A dziś jest nam niewątpliwie przykro, ale to też taki sport. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy naprawdę do ostatniej minuty świetnie wspierali zespół. I wiem, że ci ludzie tutaj do nas wrócą, bo po prostu mamy ogromną ochotę na to, żeby dawać im naprawdę fajne widowisko. No szkoda, że dzisiaj żeśmy przegrali, natomiast sam mecz na pewno wiele takich emocjonujących momentów miał. Dziękuję. Dziękuję trenerze i proszę o pytanie. Dawid Reszek, Igor. Dzień dobry trenerze. To zapytam o sytuację zdrowotną Aleksandra Konora, bo to głównie jego absencja i wykluczenie Martina Kuska złożyły się na te zmiany w składzie względem meczu z Lechem. Jak dziś wygląda sytuacja Aleksandra Konora? No ta noga jeszcze nie jest, absolutnie jeszcze nie jest wyleczona, jeszcze jest dość duża bolesność tego stawu skokowego. Nic się tam nie stało ani kostnie, ani stawowo, czyli nie mamy jakiegoś urazu torebki, ani jakiegoś kostnego. No to jest po prostu bardzo mocne i bardzo duże stłuczenie. Każdy dzień to na pewno progres w zejściu tego krwiaka i w samym dojściu do pełnego zdrowia, ale dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy zacznie z nami od następnego mikrocyklu trenować, bo jeszcze dzisiaj na pewno do treningu nie był gotowy. Cofnięcie Oskara Rebki do trójki w obronie po raz kolejny w pewnym stopniu się nie sprawdziło. Jesienią też się to zdarzało i to takie pytanie, czy to taki ostateczny znak, żeby poszukać kogoś na tą pozycję gdzieś w innych sektorach, czy może jeszcze Oskar dostanie swoją szansę w trójce w obronie? Będziemy niewątpliwie w jakiś sposób decyzję podejmowali, nawet w obrazie tego, w jaki sposób Oskar został zastąpiony w środku boiska, w tym centrum gry, bo wiadomo, że jego tam ktoś zastępował. To są decyzje złożone i tutaj mamy jeszcze wiele alternatyw na to, żeby w jakiś sposób to zamienić. Mając na uwadze i życząc jak najlepszego powrotu do zdrowia po prostu również Alkowi. I zobaczymy. No, jest jeszcze Grzesiek Janiszewski, który na pewno też czeka na szansę. Będziemy na pewno taką decyzję podejmowali w oparciu o zdrowie zawodników. Mam pytanie, ponieważ tak z perspektywy trybun wyglądało, że po golu Bartosza Jaroszka to Gieksa ma większe szanse na to, żeby wejść na prowadzenie. I co się stało, że to się po prostu nie udało? To znaczy rzeczywiście niekiedy dojrzałość i pewnego rodzaju też taka chęć wyjścia na te prowadzenie niekiedy też trochę szkodzi, bo ja już przed chwilą oglądałem tą bramkę na 2-1 i rzeczywiście sam strzał był doskonały i tutaj trzeba wszystko co dobre oddać strzelcowi, natomiast do tej sytuacji nie powinno w ogóle dojść i to była sytuacja, kiedy z tej cierpliwości w momencie, kiedy zdobyliśmy tą bramkę 1-1 wyszła taki moment, że teraz, zaraz, już i ta druga bramka. No to jest potem doświadczenie trochę tego, który w danym momencie trochę jest niecierpliwy i zabrakło chyba, wydaje mi się, takiej cierpliwości, takiej rozwagi i po prostu wytrzymania z tym wynikiem w jakiś dłuższy okres czasu, bo dzisiaj było czuć, że odra jest naprawdę dobrze dysponowana i trzeba było po prostu mieć na uwadze, że oni tej sytuacji do kontrataku będą szukali. I jedną z pierwszych sytuacji w drugiej połowie wykorzystali właśnie na 2-1. No nie powinniśmy doprowadzić do tego momentu, bo piłkę oddaliśmy po prostu przeciwnikowi w danym momencie za łatwo. To strzał był naprawdę doskonały. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Ja mam takie pytanie jeszcze w temacie Kuska. Czy wie może trener, kiedy będzie do dyspozycji, bo nigdy nie zdobyliśmy informacji, gdzie ta przerwa na kartce będzie trwać? No, Mertens dostał dwa mecze kary, czyli jeszcze wiecie, czy Mertensa nie ma. Jeszcze jedno pytanie. Czy się panowie wybieracie jutro na finał hokeja? Bo też zawsze na konferencjach trener o tym wspomina, no to jutro jest ten najważniejszy mecz w hokeju, więc o to wiem, zapytam. Także tu na końcu konferencji oczywiście chciałem powiedzieć, jak bardzo trzymamy kciuki. Wiemy co to znaczy dla GKS Katowice i wydaje mi się, wiem, że tam na dole jest dość duże poruszenie, chociaż teraz troszkę entuzjazm opadł, ale sądzę, że jutro dużo zawodników i sztab szkoleniowy również na meczu będzie. Tomasz Grawek, trenerze, ja chciałem jeszcze zapytać o tą grę na 16-18 metrze przed waszym polem karnym, bo Odra ewidentnie tam szukała tych wolnych przestrzeni. I tutaj Szum Shibata, jak on się w ocenie trenera spisał na tej pozycji w środku pola i czy jednak nie czuje się on lepiej na tych pozycjach numer 10? Niewątpliwie nie jest to też łatwe w sposobie nawet gry, w którym podjęła Gieksy i w jaki sposób organizujemy grę. Na pewno dobrze jest, jak zawodnik jest w takim cyklu meczowym, kiedy jest mecz za meczem, bo to jest, wtedy zawodnik nabiera dużo większej pewności siebie. Tutaj Szum dostał dzisiaj wiadomo okazję do grania od pierwszej minuty. Na pewno to jest bardzo ambitny człowiek i dlatego bardzo odważnie, zgodnie z założeniami po tą piłkę szedł. Parokrotnie nie podał tak, jakbyśmy chcieli. Było jedno czy drugie słabsze zbicie i próba dribblingu, gdzie przeciwnik odebrał mu piłkę. Natomiast w taki sposób należy grać, w taki sposób należy grę rozumieć. Potem chodzi o kwestię wykonania. Jeżeli to będą rzeczy, które Szum wykonuje zgodnie z tym, co nakazuje mu nasz pomysł na grę, to ja nie powinienem jego absolutnie za to tylko wyłącznie krytykować. Oczywiście chciałbym, żeby te wszystkie podania były celne, aby tą grę utrzymał i wprowadził na połowę przeciwnika. I parokrotnie tak się na pewno stało. Na pewno zdaję sobie sprawę, że chciałby on też na pewno tą grę nam troszeczkę lepiej poprowadzić, ale ja na pewno nie powiem, że jestem niezadowolony, rozumiem niekiedy te błędy, które wynikają po prostu z tego, że my chcemy grać w piłkę zorganizowaną, nie przypadkową. I cóż tu dużo powiedzieć, no niekiedy po prostu zawodnik grający cały czas będący w rytmie meczowym te decyzje po prostu świadomie popełnia je lepiej, wykonuje je lepiej. Wynika to z gry. No tutaj wiadomo, że jeżeli zawodnik wchodzi, to jest narażony na popełnienie jakiegoś błędu. Ale to nie były znowu takie błędy, które można by powiedzieć zadecydowały o czymkolwiek. A na zawodnicy również często podkreślają, że te zimowe przygotowania to były te najlepsze przygotowania. I teraz chciałem zapytać, co pan zmienił w tych zimowych przygotowaniach? Czy bardziej to była ta sfera mentalna, praca nad decyzyjnością zawodników? Co było tym kluczowym czynnikiem? To znaczy, zawodnicy rzeczywiście byli bardzo zadowoleni z całego tego procesu, który żeśmy wykonali w tym okresie przygotowawczym. My, oglądając jakby ich możliwości fizyczne i ich predyspozycje, postanowiliśmy troszeczkę podnieść samą intensywność i objętość zajęć. Niewątpliwie narażaliśmy się trochę na to, że może być dla kogoś ciut za mocno. Nie powiem, że wykonaliśmy jakąś tam katorżnicą pracę, bo to za chwilę zaczynamy ubierać jakieś takie różne rzeczy. Natomiast rzeczywiście intensywnie i objętościowo również więcej było. Zawodnicy bardzo fajnie to znieśli. I tak jak mówię, w czasie tego całego procesu, w którym jestem w GKS-ie Katowice, i jeśli chodzi o samą dyspozycję fizyczną zawodnikom, to podnosimy rzeczywiście zawodnikom te ich możliwości co pół roku czy co rok widać po prostu progres, bo podniesienie wartości fizycznych to nie jest proces tygodniowy, dwutygodniowy, tylko po prostu trzeba długo pracować i mozolnie na to, żeby zawodnicy dochodzili do wyższych pułapów swoich możliwości. Także rzeczywiście nie szukałbym w tym czegoś niemożliwego, natomiast widząc ich predyspozycję po prostu niewątpliwie ten okres przygotowawczy był intensywny, po prostu był mocno intensywny i zawodnicy to fajnie przyjęli. Nawet jeśli chodzi o zakończenie pracy intensywnej, skończyliśmy po prostu później niż na przykład w przedostatnim okresie przygotowawczym. I tutaj być może ten progres jest też dlatego, bo drużyna rzeczywiście wygląda fizycznie dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejny raz. Dzięki.